Hej kochani, to jeszcze wam tu nakręcę coś. Trochę widoku, troszkę było przedtem z tamtej strony na filmiku, teraz tej. Co kochani, wiem, że czasu się nie zatrzyma, nie ma takiej możliwości, żeby zatrzymać zegar i czas, ale jest takie przysłowie, że czas stanął w miejscu. Kiedy on tak staje w miejscu? No właśnie kiedy my się zatrzymamy, kiedy patrzymy przed siebie i widzimy coś, czym się zachwycamy, coś, co nas urzeknie. Coś, co nam tak aż do serca wpadnie, aż poczujemy taki żar. I wtedy tak mówimy, czas zatrzymał się w miejscu. I to są takie piękne chwile. Więc kochani, możemy zatrzymać czas. Po prostu my stanąć w miejscu. Zapatrzeć się na piękno przyrody. Zauroczyć się czymś albo kimś, może czyjeś oczy cię zauroczą, zahipnotyzują, może czyjeś usta, które tak pięknie mówią, na których jest piękny uśmiech, albo cisza i nikt nic nie mówi i ty też nie mówisz. Tak wiele rzeczy może zatrzymać nam czas. Więc jeżeli chcesz, aby twój czas się zatrzymał, zrób to. Wytestuj, wypróbuj. Idź na spacer, zaproś swoją osobę. Może ktoś ma dziewczynę, narzeczoną. Może ktoś obchodzi jakąś rocznicę piękną. Idźcie tam, gdzie czas wam się zatrzyma. Czasem potrzebujemy takiego gwaru, szumu, jak ja to mówię, hałasu, tłumów ludzi. A czasem właśnie potrzebujemy takiej ciszy, odosobnienia, zapatrzenia się gdzieś przed siebie, gdzieś cofnięcia się do tyłu albo gdzieś wybiegnięcia do przodu. Ludzie często tak mają, że wybiegają do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Ale czasami zapominają o tym, że są tu, teraz i w tej chwili. Ja też czasami lubię wybiec sobie do tyłu, ale ja mam tam fajne wspomnienia. Ja wybiegam tylko do tych, co było coś cudowne wspomnienie, coś, co wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Czasem też wybiegnę do przodu z takim marzeniem. No, a chciałabym to czy to. Ale nic na siłę, rzucam hasło i zostawiam to. I wiecie co, czasem jest tak, że zapominam zupełnie o tym, co powiedziałam, o czym pomyślałam, a to się później dzieje. I oczywiście odświeża się pamięć, jak ta fotografia, która wyskakuje czasami na Facebooku z przyszłości. I sobie mówię, kurczę, no przecież ja to chciałam, no przecież ja o tym pomyślałam. Więc kochani, warto czasami myśleć, marzyć, rzucać sobie hasła, ale jak ja to zawsze mówię, nic na siłę, że to musi być wtedy i wtedy, że to musi być koniecznie tak, nie musi być koniecznie tak, na przykład chcesz spędzić fajne wakacje, mówię, że to musi być ten kraj, a to wcale nie musi, że musi być ta miejscowość, a to wcale nie musi, że musi być ten miesiąc czy ten tydzień, wcale nie musi. Zostaw to dla życia. Niech on ci poustawia, zaplanuje. I ja wierzę w to, że jest wtedy fajniej. A skąd wiesz, że jak nam ktoś zaplanuje tam z góry, że nie będzie fajniej? Że on nam nie poszerzy nasze horyzonty i miejsca, i czas, i pogodę zapewni, że nam nie będzie lepiej, niż jak my się tylko ograniczymy do tego miejsca, do tej miejscowości z tym
partnerem, czy tylko z tą koleżanką. A tu się dzieje, że partnera już nie masz, koleżanka cię opuściła, zostaje sama i co? I klops? No nie. Po prostu idziesz dalej. Po prostu życie się toczy. I ty masz okazję skorzystać z tego życia i z tego, co sobie zaplanowałaś. I wtedy idziesz na całość, na spontaniczność, rzucasz hasło, a niech tam, a niech się dzieje. Chcę być na wakacjach. Niech się zadziewa. I przez przypadek czytasz ogłoszenie, albo spotykasz kogoś sprzed lat i okazuje się, że jedziecie zupełnie spontanicznie i są to najbardziej fascynujące i niezapomniane chwile. Co ty na to? Zgadzasz się ze mną, czy nie? Bo ja wiem, że tak jest i tak może być. I nie upieram się na siłę, że ma być tak, czy siak, czy owak. Zawsze spontanicznie. Ja teraz żyję tak spontanicznie. Nie planuję, nie stresuję mojej głowy, nie, po prostu nie obciążam ją. Przemykam w ciągu dnia, wszystkie jakieś wiadomości przepuszczam, jak przez sitko wodę przelatują, lecą, a ja sobie żyję dalej. Ale jeżeli już znajdę się w jakimś fajnym miejscu, gdzie serce mi zabije, gdzie moje oczy się zaczną błyszczeć, to wtedy, słuchajcie, wkracza taka mgiełka magii. Ja jestem już w innym świecie. Ja jestem już zauroczona, ja jestem już zakochana w tej chwili, w tym momencie. I chłonę to chłonę jak gąbka. A tu jest łabędziątko, płynie jeden łabędź i kaciuszki. Więc też zachęcam do Was na takie wolne chwile, wolny czas, nie tylko takie, wiecie, sztywne zasady, że od do i co? I nie udało się, albo coś, ktoś nam przeszkodził w tym przedsięwzięciu. No jesteśmy źli, a to nie chodzi o to, żeby być złym, tylko po prostu być elastycznym, umieć się dopasować do pogody, do czasu, do ludzi, do sytuacji i do tego, że coś wyskakuje nam niespodziewanego, zupełnie o czym byśmy nie powiedzieli i nie pomyśleli. No to buziaki, kochani.